nagrywania. To co, nagrywamy? Dokładnie. No. Dobra, to jeszcze ostatni szlif tylko, dobra? Mhm. Łukasz, jest okej? Okay? Nie. Znacznie lepiej. No to siedzimy na bogato w studio. Dobry wieczór. Guten Abend. Good evening. Ladies and babies. Kochani, będziemy się tak spotykać co dwa tygodnie, może co miesiąc. No tak często, jak tylko będziemy mogli, jak często będzie nas gościć VIP.pl studio. Do tego, aby móc się z wami kontaktować i przekazywać wiadomości z pierwszej ręki. Myślę, że to jest najfajniejsza komunikacja. Po prostu nie chce mi się już pisać na Facebooku. Nie chce mi się pisać na Twitterze. Tylko tak, troszeczkę na Instagramie, trochę tego klikam. Tak naprawdę chciałbym się z wami kontaktować tym sposobem, dlatego wszystko będzie nierówne, nieczyste, niedokładne, ale za to wyglądające na bardzo profesjonalne. No to pierwszy terminarz, już jutro w niedzielę, wielkanocną, zapraszamy na program Sąsiedzi o godzinie 11 do TVP Info. Program poprowadzi Basia Włodarczyk. Będzie o Niemcach. I spędzaniu świąt oczywiście. 11 kwietnia zapraszamy na program do Dzień Dobry TVN. Z Kasią Olubińską porozmawiamy o tym, co mam w dupie. No właśnie, ale dokładnie. 17 kwietnia w okolicach Torunia spotykamy się na czwartej edycji EPT Herring. Nie pytajcie, o co chodzi, nie mogę podać szczegółów niestety, dlatego że to jest impreza szemrana odrobinę. 24 i 25 kwietnia w końcu koncertujemy. O godzinie 20 zapraszamy do miejscowości Strzelce Krajeńskie, do Strzeleckiego Ośrodka Kultury na koncert na żywo. Kogo? Oczywiście Michała Wiśniewskiego. I mam nadzieję, że stawicie się w komplecie, bo to będzie wyjątkowy koncert z nową ekipą, która później będzie nam towarzyszyła przez cały rok w całej trasie koncertowej. I odrobino rajdowo już od 6 do 8 sierpnia tradycyjnie spotykamy się na rajdzie rzeszowskim. Ostatnio pojechaliśmy z Pawłem Hoffmanem, Polonezem, Walterem i mam nadzieję, że tym razem będzie bardzo podobnie. Kto chce tych spalin powąchać, ten niech będzie z nami. Warto sobie to już teraz zaplanować, bo to 6-8 sierpnia, a jednak tanio nie jest pojechać jako kibic na rajd rzeszowski. Ale bądźcie z nami, będzie nam miło. I na samym końcu chciałbym was bardzo gorąco poinformować, że odbędzie się oczywiście jubileusz zespołu Ich Troje. Dlatego, że 3 listopada 1995 roku usiadłem z Jackiem w naszym mieszkaniu w Łodzi. Wypiliśmy 3-litrowego Smirnowa i postanowiliśmy założyć zespół Ich Troje. I to jest bardzo ważne wydarzenie, bo to było 20 lat temu. Dlatego też nasz jubileusz będzie na bogato, dlatego że chcielibyśmy wam podziękować przede wszystkim za ten czas, który spędziliście z nami. Więcej szczegółów już wkrótce. Mogę wam tylko zdradzić, że będzie to 7 listopada 2015 roku. Będziemy się bawić tak naprawdę od 6 do 8. Nic więcej nie będę zdradzał. Mam nadzieję tylko, że będzie kolorowo bardzo, dlatego że naszym głównym sponsorem są Farby Kawy oraz Interhem. I bardzo mnie cieszy, że coraz więcej osób pyta, czy to rzeczywiście dojdzie do skutku. Ja obiecuję, że w tym programie, w tym naszym podcaście nigdy nie będziemy mówić o rzeczach, które się nie odbędą. Dzięki wielkie. I też w tym miesiącu jeździliśmy z karaoke, śpiewaliśmy razem z ludźmi. Tak też było 14 marca w Śremie, koło Poznania w hotelu Cztery Korony. Odbił się jubileusz 45 lat małżeństwa. Jezus, czy ja tego dotrwam? I 70. urodziny Kasi i Grzegorza Kowalskich. Było cudownie. Towarzystwo śpiewało, bawiło się, no muszę powiedzieć, że to taka różnica do drugiej imprezy, którą zagraliśmy, dlatego, że to jedno pokolenie więcej, a to jedno pokolenie mniej. A dokładnie dzień później, bo 15 marca w Opatówku koło Kalisza było karaoke w samym sercu domu z okazji 18. urodzin Oliwii Marciniak. No, powiem wam, że bałem się tego bardzo, tej imprezy, dlatego, że przyszły same 18-latki. Same osiemnastki, było naprawdę genialnie. Też rozśpiewaliśmy się do tego stopnia, że śpiewaliśmy utwory nawet z mojej nowej płyty. Jak było? Zobaczcie, jazda. Sto
lat, 100 lat. 6 kwietnia Kasia Piekarczyk, wszystkiego najlepszego. 7 kwietnia Krystian Staś, jego śląski bifej. Nigdy nie myślałem, że będę składał samemu sobie życzenia, ale to nie ja. To nie ja. Michał Wiśniewski obchodzi 7 kwietnia urodziny, mój bratanek. Wszystkiego najlepszego. Tadziu Więcek, to w końcu on zaraził mnie lotnictwem. Młodzina z Konina, Robert Młodziński, też 7. Wojtek Krupa z grupy akrobacyjnej Żelazny, Darek Włosek, mój menadżer, były bądź co bądź, ale dalej sympatyczny. 8 kwietnia Ania Strużyńska. Aniu, buziaczki. 9 kwietnia Dorota Jesionkiewicz. 10 kwietnia Olga Budny, Zwrót Mazur. 12 kwietnia Wiola Bonifaciuk, wszystkiego najlepszego. 13 kwietnia Kasia Świątczak, 14 kwietnia Paweł Kotlarski, Radio Konin. 15 kwietnia Paulinę Bednarowicz, kochana, to też taka młoda dziewczyna, która już lata i ma skrzydła. Darek Wawrzyniak, oczywiście z drużyny Wawrzyna i projektu Sweterek, czyli 13 postulatów. Wszystkiego najlepszego! Wasze zdrowie! I po długim czasie wraca WiśniewskiPoker.com, który był nieobecny przez jakiś czas, po tym jak została wprowadzona ustawa antyhazardowa, ale wracamy. Spotykaliśmy się co tydzień w sieci i graliśmy wspólnie turnieje. Blisko 800 osób grało w tych turniejach i mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, że znowu będziemy co środę czy co niedzielę spotykać się ponownie. Już to robimy zresztą, bo pierwsze turnieje z Unibetem się odbyły. Bardzo dziękuję. Blisko 150 osób grało w każdym z tych turniejów. No i teraz będziemy zapraszać Was na pewno na kolejne. I tam będzie również masa nagród, dlatego bardzo gorąco zapraszam Was, żebyście obserwowali nas na Facebooku, żebyście obserwowali stronę WiśniewskiPoker.com. Tam będzie cała masa promocji z tym związana. Casino Hit zorganizowało już po raz drugi wielką, wielką imprezę pokerową w kasynie Hit w Warszawie. Blisko 500 pokerzystów walczyło o olbrzymią pulę nagród, na której miałem okazję na tej imprezie oczywiście na niej być. Niestety tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną. Bardzo dziękujemy też również za zaproszenie do Wiednia przez Montesino. Od 12 do 17 marca byliśmy wspólnie z Dominiką w Wiedniu. Przyjęto nas jak państwa. Przez to, że naprawdę ta atmosfera w tym Wiedniu jest niesamowita, za każdym razem inna. Tym razem w Wiedniu Dominika obchodziła swoje 18 urodziny. Dajesz, kochanie, dajesz! Chwała się! Nie nagrałem. Cię uduszę! Się? A żeby specjalnie o pokerze się nie wymądrzać, oddajmy głos temu, który w polskim pokerze ma najwięcej do powiedzenia. Jacku? Czego? Grzecznie pytam. Teraz moja kolej. Polacy na Malcie zrobili coś absolutnie fantastycznego. Festiwal EPT, który odbył się na tej pięknej wyspie, Polacy po prostu zmiażdżyli. Trzeba zacząć od trzeciego miejsca Dominika Pańki, który po raz kolejny udowodnił, że jest graczem absolutnie światowej czołówki turniejowej. Zajął trzecie miejsce na Malcie, a było blisko jego kolejnej wygranej w turnieju EPT. W tym samym turnieju, w main evencie, Remek Wyrzykiewicz zajął również 8 miejsce, bardzo dobre, bardzo wysokie. I to był pierwszy przypadek w historii, kiedy mieliśmy dwóch Polaków na stole finałowym. Oczywiście absolutnie nie można nie wspomnieć o Dimie Urbanowiczu, który jako pierwszy człowiek w historii wygrał aż 4 turnieje na jednym festiwalu EPT. W sumie zgarnął za swoje występy prawie 780 tysięcy euro, co chyba samo w sobie świadczy o tym, jak fantastyczną postawą pokazał się z Dima na Malcie na całym festiwalu. Trzeba również dodać, że w tej chwili Dima jest liderem Global Poker Index, czyli najważniejszego rankingu na gracza roku na świecie. Już w tej chwili Urbanowicz ma tyle punktów, 60% punktów tego, co Dan Coleman zdobył przez cały poprzedni rok, zdobywając ten tytuł. Mamy nadzieję, że Dima po ten tytuł sięgnie w 2015. Już 20 kwietnia w warszawskim Olimpiku odbędzie się bardzo ciekawe wydarzenie. Będzie to turniej pokazowy dla posłów i dziennikarzy. Turniej oczywiście pokerowy w Texas Hold'em. Czy to podniesie jakiś skutek w walce o legalizację pokera? Nie wiem, ale na pewno głęboką wiarę pokłada w to Artur Górczyński, który jest inicjatorem tego całego przedsięwzięcia.
Twierdzi on na 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed organizacją, przed rozpoczęciem tego turnieju, że zainteresowanie jest dziennikarzy dość spore, posłów natomiast ma być około 80. Oby byli to ci, którzy coś będą mieli później w tym temacie do powiedzenia. Jak będzie, zobaczymy 20 kwietnia. Już pod koniec kwietnia, a w zasadzie na przełomie kwietnia i maja, czyli w naszym ulubionym terminie majówkowym, odbędzie się w Rozwadowie w Kings Casino kolejny turniej z cyklu Red Bet Live. Kolejna okazja do tego, żeby za polsko-czeską granicą spotkali się wszyscy najlepsi gracze z całego naszego kraju, bo jak wiadomo, oczywiście my musimy grać na emigracji. Bardzo ciekawa formuła turnieju, 299 euro wpisowego, aż 50 tysięcy na start i godzinne blindy od pierwszego levelu, później nawet 90-minutowe. To będzie naprawdę super turniej. Oczywiście, jak zwykle z turniejów Red Bet Live będziecie mogli zobaczyć lub przeczytać, albo jedno i drugie, moją relację, bo pewnikiem będzie tak, że z pierwszych dni będzie relacja pisana, a na koniec puścimy relację ze stołu finałowego na żywo z moim komentarzem i oczywiście całą grupą zaproszonych przeze mnie gości. Bądźcie z nami na majówce, a przede wszystkim bądźcie w Rozwadowie, bo tego turnieju na pewno nie możecie przegapić. Będzie zajebista zabawa. Od wczoraj zaczęliśmy z Michałem Wiśniewskim bardzo ciekawy eksperyment. Nie wiemy, czy to się sprawdzi na polskim rynku, ale mamy nadzieję, że spodoba się wszystkim, którzy choć trochę lubią pokera. Relacje pokerowe na portalu Twitch. Do tej pory ten portal nie był zbyt popularny, na pewno nie był popularny wśród pokerzystów, ale chcemy to trochę zmienić. Wczoraj odbyła się pierwsza nasza relacja na żywo, trwała 6 godzin i akurat tak się dziwnie złożyło, że w transmitowanym przez nas turnieju na Unibecie spotkaliśmy się z Wiśnią w Heads-upie. Co zrobić? Taka nastąpiła sytuacja. Oczywiście w Heads-upie walka była ostra, ale ostatecznie moje asy zrobiły robotę i ten turniej przypadkowo jakoś udało mi się wygrać. Była bardzo fajna zabawa. Myślę, że również wszystkim oglądającym to się spodobało. Jak będzie dalej? Zobaczymy. Mamy teraz od 8 kwietnia 14 turniejów na platformie redbet.com. Pierwszy będzie oczywiście już 8 kwietnia i do puli nagród zostanie dołożone aż $400. No więc mam nadzieję, że będzie sporo chętnych na to, żeby się z nami spotkać w tym turnieju. Bądźcie z nami od 8 kwietnia w każdą środę o 20. Asy. Ojoj! Tak, myślałem. O Jezu, kara idą. No tak jest! Tak jest! And the winner is Jack Daniels! Gratulacje! 16,50! Moje pieniądze! Kupię sobie nowy samochód i konia, żeby go ciągnął! No właśnie dlatego oglądajcie tych dwóch Donków, tego Fisza i tego Szarka. Oglądajcie w następną środę o godzinie 20. Trzymajcie się ciepło. I bądźcie z nami na Redbecie, pamiętajcie. Tak jest. Bądźcie na Redbecie, trzymajcie się ciepło. Do miłego, dobranoc. To będzie część oczywiście o rajdach. Dziękuję bardzo WRC za wywiad. No właśnie przyniosę go. Kamera, akcja. Ostatni raz podchodzimy. Wielkie podziękowania dla WRC, najlepszego polskiego magazynu rajdowego, dla Wojtka Garbarza za wywiad, który generalnie przysporzył mi kolejnych przyjaciół. Bardzo się cieszę, że zgłosiliście się do mnie, że zaoferowaliście jazdę w całym sezonie. Naprawdę to dla mnie wielkie wyróżnienie. Cieszę się, że zobaczyliście człowieka, a nie człowieka, który predysponuje do tego, żeby być rajdowcem jak wy pełną gębą. Ale daliście mi szansę jazdy w tym sezonie. Niestety ze względu na te obowiązki nie będę nikogo oszukiwał, nie będę korzystał bezpretensjonalnie z tego. Tylko powiedziałem, niestety nie uda mi się tego zrobić, ale bardzo dziękuję za wszystkie oferty. Pewnie spotkamy się nieraz na jakimś rajdzie i będziemy mieli jeszcze okazję tą przygodę kontynuować. No ten sezon jest sezonem jubileuszowym. Nie będę nikogo oszukiwał i wprowadzał w błąd, w związku z czym muszę się poświęcić muzyce głównie, ale to nie znaczy, że nie będzie nas na trasach rajdowych. I tak między innymi 24 rajdu rzeszowskiego nie ominę długim łukiem, tylko pojadę z Pawłem Hoffmanem, jak w zeszłym roku, polonezem 2000 Rally Wartewolf, w którym będziemy zmierzać się z tymi rzeszowskimi trasami, które do najłatwiejszych nie należą. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Zbierajcie już kasę, bo warto.
być tam z nami. A wszystkim kolegom raz jeszcze dziękuję za miłe przyjęcie i mam nadzieję, że odnajdziemy się jakoś w tej rodzinie rajdowej. Szapoba. Chciałbym wam zaprezentować prezent od swojej żony, a tylko dlatego, że warto powiedzieć o tym, że takie kaski na rajdach mogą wyglądać inaczej. Myślę, że to każdy wie. Nie ma wytłumaczenia, że kogoś nie stać na taki kask, bo to jest pytanie, jak bardzo się identyfikujecie również z kibicami, ponieważ ja zawodowo nie jeżdżę w rajdach, to tym bardziej muszę wyglądać. Moja żona mnie tego nauczyła, dlatego że mówi, że jak na stoku narciarskim kolego Michale się nie jeździ, to przynajmniej trzeba powyglądać. No więc właśnie, to jest pytanie, czy warto. Myślę, że warto inwestować w sztukę i między innymi Szymon Chwalisz, który malował dla mnie ten kask, jest takim sztukmistrzem. Mówi, że jest malarzem, bo artysta brzmi pretensjonalnie. No i chyba tak. Bardzo fajnie, indywidualnie. To jest też coś tak nie tylko dla ciebie, ale również dla kibica. Warto o to zadbać. Najlepszym przykładem jest to, co możecie zobaczyć, że taki sam, bardzo podobny, znaczy z zupełnie osobistymi motywami, ale taki kask namalował sobie Kaito. Na pewno mi pozazdrościł po prostu. Nie żartuję. Kaito, gratuluję, bo to fajnie, że jest kolejna osoba, która będzie rozpoznawalna nie tylko po osiągnięciach, ale będzie fajnie wyglądała na zdjęciach. Co jogodam? Nie, oczywiście, że żartuję, ale mam nadzieję, że zapoznacie się z tym, co robi Szymon, bo Szymon robi naprawdę dzieła sztuki i warto wejść na facebook.com/chwalisz.szymon i zobaczyć, co tam się dzieje w tej wielkiej sztuce. A o dalszych przeżyciach rajdowych już całkiem niedługo. I tak na sam koniec, z okazji świąt Wielkiej Nocy składamy wam oraz waszym najbliższym życzenia wszystkiego, co najlepsze. I oczywiście najpiękniejsze. Wszelkiej pomyślności, ludzkiej, bezinteresownej życzliwości, niekończących się powodów do uśmiechu i oczywiście ogromu miłości. Niech ten świąteczny czas upłynie wam w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Smacznego jajka i oczywiście wesołego, mokrego dyngusa. Nie byłbym sobą.